Piękne. Hejka wszystkim, jestem Lena, jest dzisiaj ze mną Janek i dzień dobry, witam was. I będziemy nagrywać Diabetes Fida. Czyli trzy markery wyzwanie i to wyzwanie będzie polegało na tym, że mamy trzy różne etapy, trzy różne rundy, ale na początku każdej rundy będziemy losować trzy różne kolory markerów, a następnie wykonywać to wyzwanie. Okej, dobra, to teraz przed nami pierwsza runda i chodzi o to, że będziemy losować generalnie trzy markery, tak jak w każdej następnej rundzie i wybierzemy kolorowankę i będziemy ją kolorować właśnie tymi trzema markerami. Będziemy mieli na wszystko 3 minuty, będziemy mieli stoper i możemy zaczynać. To timer gotowy. Wylosujmy najpierw kolorowankę. Ta kolorowanka. Otwórzmy. Po co nam to ma? To zaraz, jak będziemy losować markery. Dobra. Najpierw teraz zobaczmy, co to za kolorowanka. Ja się trochę cykam. To jest minionek. Minionek. Patrz, jaki fajny. No to teraz, jak ktoś wylosuje kolor... Czekaj, bo jest prześwietlony. No to jak teraz ktoś wylosuje żółty, no to jest królem puszczy, królem tego domu. No bo to z żółtym kolorem to będzie łatwo pomalować. Więc okej, losujmy, ja jeszcze przemieszam markery. Chcesz pierwszą losować sobie? Dobra. To proszę, załóż maskę i przygotowaną. Pomieszam markery. I okej, czy jesteś gotowa? Tak, jak nigdy. Dajesz, okay. Wylosuj sobie. Numer 1. O, sześciara. Numer 2 teraz. I numer 3. Dobra, już? I zobacz, no. Masz dwa pomarańczowe. I jeden zielony, ale to jest dobrze, wiesz, bo pomarańczowy to minionek jest taki trochę, że wiesz, żółty, pomarańczowy. To masz farta. Teraz ja losuję. Jeszcze się, dobra, niech będzie ten. Wyczuwam tutaj jeszcze żółty. Boję się, że mam już teraz same czarne na przykład, albo jakiś ciemny. O! I co? No nie, ale też jest pomarańczowy, tyle szczęścia. To lecimy w takim razie, uwaga, przygotuj się, bo stoper, czas, start. I proszę, stop! Koniec! Nie. Wołamy teraz sędziego. O, byta! Witam serdecznie kwalifikowanych sędziów. Moi drodzy, to są dwa obrazki, które namalowaliśmy. Udało nam się trafić na pomarańczowy. No, najpierw dobór kolorów. No, dobór kolorów. Ja, to były tylko dwa kolory? Obu jest trafny. No, bo wiesz, można było na przykład dwa pomarańczowe zanosować. To jest racja. To kurde, gdy mnie to, że tu brakuje jakby jednego koloru. Ale patrz, jak za to jest dokładniej pokolorowane, nie? No, dokładnie. Ale pamiętaj. I akurat minionek w tym przypadku się trochę lepiej prezentuje. Dawaj, obstawaj, który dla ciebie? Dla mnie prawa strona. Dla ciebie prawa? No to ja daję na lewo. No, czyli musimy zagłosować w komentarzach, kto wygrywa. Tak, tu będzie ankieta, tu albo tu będzie ankieta i możecie zagłosować, kto według was lepiej pomalował. To lecimy rundę numer 2. Rundę numer 2 wytłumaczy nasz kwalifikowany sędzia Paweł Dąbrowski. Runda numer 2. W rundzie numer 2 nasi kochani uczestnicy zmierzą się również super kategorii. Będzie to kategoria, która polega na tym, zaplątałem się, ale to nic. Trzeba wylosować markery, tak jak zrobiliśmy to w rundzie numer 1 i dodatkowo
wraz z Piotrkiem przygotowaliśmy łatwy obrazek do namalowania. Właśnie się nie da. Przy użyciu trzech markerów. Jak się cieszycie, to nie jest pewnie łatwe. Albo jakiś taki. Proszę się. To jest YouTube. To jest dla łatwy. Dzieci. Tak, nie, tak. Czekaj, zmieniam. Nie. Dobra, przy użyciu trzech markerów odwzorujcie ten łatwy obrazek. Proszę bardzo. Mona Lisa. No chyba was chłopaki. Tak więc życzymy powodzenia i. Mona. Dacie radę. Dacie radę. Dobra. No. Teraz ja pierwszy będę losować markery. Okay. Tutaj widzę, że taki brąz zielony by się przydał. Czyli te kolory, które miałem wcześniej, by się mi przydały. Chcesz wymieszać jeszcze, żeby nie było? Dobra. Losuję, moi drodzy. 1, 2, 3. Jak? Żaden z tych. O ty, jaka jest kubaniu. Szczęściara, brązowy. Dlaczego mam dwa brązowe? Znowu? Nie, miałam dwa pomieszczone są. Ale ty masz farta na dwóch tych samych kolorów. Ale przynajmniej popatrz, masz brązowy, możesz to wszystko wiesz zrobić. Nie wiem, może jak ja połączę żółty z czerwonym, to dobra, z tego będzie. Dobra, to weź włączaj. Stoper, czas, start. 3 minuty. Odkładamy i wołamy sędziów. Siemanko, po raz kolejny. Fika. Kto? To ty jesteś facetem, ty aleś. Nie, bo może ty. Nie, jeszcze nie wybrałem. Ja jestem facetem. Jeszcze nie wybrałem. No dobra, Peter, który ci się bardziej. Może teraz ty pierwszy. Dobra, no za mną przemawia ten kolorowy rysunek. Jest. No on jest taki fajny, jest. On jest taki śmieszny. Dobra wersja Mona Lizy. To jest tak, to jest takie komediowe. A to jest takie normalne, nie? Nie wiem, ja jestem za prawym, nie? Nie mówię. Ja mi się tak? Nie. Czyli żółtaczka wygrywa. Żółtaczka wygrywa. O nie. Dobra, więc widzowie znowu decydują, kto wygrał tą rundę w głosowaniu w ankiecie. Zapraszam. Teraz runda trzecia. Peter, sędzia, opowie. Więc runda trzecia polega na tym, że bierzecie sobie dwie kartki białe, bardzo ładnie. Więc będą losować po 3 pisaki. To wiadomo. Samo co zawsze. Standardzik. Tylko że teraz nie mają ani narzuconego obrazka, ani. No, w sumie nie ma narzuconego obrazka. Na początku mówimy, co chcemy namalować. Co chcesz namalować? Nie wiem, muszę. Nie zmienić. Mówcie, bo my musimy wyjść. A właśnie. Jak my wyjdziemy, to mówią przed wylosowaniem markerów, co będą rysować. Potem losują markery i to malujemy. Losują, rysują, kolorują. Wszystko pięknie. My uciekamy. Ja uciekam. Powodzenia. Czym nas teraz zaskoczycie? Zaraz to wleczą. Czekaj, bo w ogóle czapki przekazaliśmy, a peruk nie przekazaliśmy. Trzeba przekazać. Ej, ale się do twarzy z tego brzydko. To trzeba a mi? Jakby... Ci się do twarzy we wszystkim. Piękne. Polecimy, to na początku ty. Powiedz, co chcesz malować. Nie wiem, mogę namalować kotka. Kotek. Nie mam pomysłu kompletnie. Ja namaluję pana policjanta. To losujemy w takim razie kolory. Dobra, pierwszy. To różowy. To nie jest różowy. Kubaniutka. Powiedziała, chcę różowy. I? I ma zielony. I ma dwa zielone, jeden niebieski. Nie no, przesadza. Znowu dwa takie same. No. Trzeci raz, dwa. Nie. To chyba specjalnie robisz, teraz, ale serio, nic nie widać, patrzcie. To jest pierwsze oko, nic. Drugie oko, nic. Nic nie widać. Dobra. 1, 2, 3. Jest niebieski? Ostatni niebieski. Dobra, lecimy w takim razie. Czekaj, jeszcze nie, stop. Jesteś gotowa? 3, 4.
zobaczyłam. Jak pięknie. O, stop! Jak to nagle tak atakuje, nie? Dobra, idę po sędziu. A czemu tak mało kolorów? Bo tutaj jest zielony, niebieski. Ja wiem, kto narysował. I ktoś nam wylosował dwa takie same kolory, nie? I nawet nie muszę zgadywać, kto to namalował. Jakby wiadomo. Jestem za kostkiem. Wiadomo, no. No nie mogę. Kotek. Co, macie coś do policji, kotek. Tak? Kotek. To chcieliście pokazać. Więc tutaj w głosowaniu wypadł kot, więc w sumie jest remis, bo poprzednie, pierwsza runda był remis, druga runda ja, trzecia ty, więc teraz no widzowie decydują. O wszystkim decydują widzowie, napiszcie w komentarzu, kto według was wygrał wszystko i no cóż. No to już wszystko dzisiaj w filmiku, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia. Pa, pa, trzymajcie się.